Hej, witam wszystkich. Dzisiaj 31 maja 2018 roku, Boże Ciało. Chciałem wam przypomnieć tą oto trawę. Miskant chiński Giganteus, czyli olbrzym. Teraz ma wysokość około, ciężko to tak powiedzieć, jeszcze tego nie mierzyłem, ale gdzieś ponad 2,5, prawie do 3 metrów dochodzi. Minęło dokładnie 18 dni od ostatniego filmiku o trawach w moim ogrodzie. Na tamtym filmiku miał gdzieś może z metr wysokości. Po 18 dniach wygląda tak. Niesamowity ma przyrost. Ten żywopłot miskantu olbrzymiego ma około, 3 lata ma. 3 lata. Bardzo szybko w tym roku wszystko wystartowało. Już w marcu zaczął rosnąć. Gdzie powinien zacząć się rosnąć gdzieś w kwietniu. Bo bardzo szybko się ciepło zrobiło i słonecznie. Pięknie się prezentuje przy oczku wodnym. Poranne słońce, jest godzina 6 rano. Na jesień, wiosną w marcu przed startem już było widać te młode kiełki. Zacząłem wszystko ścinać, gdy była wielka kopa ściętych pędów miskanta, bardzo sztywnych. Po tym ścięciu nawiozłem go dużą ilością kompostu, około 10 cm, taką warstwę. Dużo go podlewam. Ostatnimi czasy są upały dosyć takie jak na maj wysokie, po 30 stopni, po 30 parę, strasznie sucho, zero opadów, trzeba dużo wody lać. On ma bardzo głęboko korzenie, poradziłby sobie, ale jakby miał troszkę za sucho, to te dolne liście środkowe, w środku te zagęszczające nam tą żywopłot by usychałyby, więdły. Te u góry by były zielone, miałby tylko taką zieloną czapkę, a na dole byłby prawie łysy. Ja nie chcę tego, więc leję ile wlezie. Dużo leję tej wody. Pięknie się prezentuje. To pokażę wam, jak z oczkiem wodnym się prezentuje. Słońce mnie razi, nic nie widzę. Miskant olbrzymi jeszcze będzie rósł, ile urośnie, nie mam pojęcia. We wrześniu powinny się pojawić kwiatostany, takie pióropusze. Wysokość jak na ten miesiąc, koniec maja, początek czerwca, mnie normalnie powala. Bardzo szybki wzrost. Polecam każdemu, kto ma oczka wodne, żeby sobie tak obsadzić, odgrodzić się od sąsiadów lub zrobić sobie taką jakąś pojedynczą kępę z tego na środku trawnika lub gdzieś w takim miejscu ustronnym albo z tyłu rabat jako tło dla innych roślin mniejszych. Coś wspaniałego. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Na razie.